Witam podczas kolejnego konkursu Ligi Narodów w DSJ4. Dzisiaj jesteśmy na skoczni w Harachowie. Punkt Hillside ustawiony jest tutaj na 205 metrze, a punkt konstrukcyjny na 185. Oto jeszcze klasyfikacje. Dotychczas po 5 konkursach drużynowo prowadzi Szwajcaria przed Polakami. Potem mamy Niemców, Słoweńców. Na miejscu 5 są jak na razie Norwegowie. A w klasyfikacji indywidualnej liderem jest Simon Ammann przed Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. A więc bardzo dobrze Polacy rozpoczęli ten sezon. Zobaczymy, jak będzie w pozostałych konkursach. Pozostaje nam coraz mniej. Już jesteśmy prawie na półmetku tego sezonu. No a teraz drugie loty w tym sezonie. Oczywiście jeszcze będziemy mieli z lotów na samym końcu dwa konkursy w Bad Wittendorf, a więc na austriackim skoczni. A dzisiaj myślę, że rozpocząć możesz ten konkurs Witalii Kalinichenko. Reprezentant Ukrainy już jest na belce startowej. Tu mamy także tą klasyfikację generalną, naszą indywidualną. Jednak myślę, że ona jak na razie nie jest nam zbytnio potrzebna. A Witalii Kalinichenko już w powietrzu w Harachowie. No i dość nisko nad zeskokiem reprezentant Ukrainy. Ten skok jest króciutki, tylko 172,5 metra. Ale na pewno bardzo trudna technicznie skocznia, więc ci słabsi zawodnicy myślę, że będą mieli spore problemy, żeby odlecieć tutaj. No za ten punkt konstrukcyjny. Zobaczymy, jak sobie poradzi Seo Choi, który już w powietrzu. No on o wiele lepiej od reprezentanta Ukrainy. Teraz 179 metrów i Seo Choi obejmuje prowadzenie. Jonathan Leroyd, reprezentant Francji. No i błąd po wyjściu z progu Leroyda. I też będzie króciutko, chociaż walczy tutaj o odległość. No może zajmie teraz miejsce drugie? Tak jest, wyprzedza Kalinichenkę. Ale jest za Seo Choiem. Wiktor Polasek jak na razie nie wspomaga zbytnio Romana Kołdelki w osiągnięciu jakiegoś dobrego miejsca w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów. Chociaż teraz walczy ponad 180-metrowy skok. I na prowadzeniu mamy Wiktora Polaska, więc zmiana lidera o 1,1 punktu w tej chwili przed Seo Choiem. Władimir Zografski, Bułgar, który w tym sezonie jeszcze nam się jakoś nie przebudził. Bardzo daleko w tej klasyfikacji generalnej. No, spodziewałem się trochę po nim więcej. Czy może powalczy w jakimś konkursie. Teraz ładnie Zografski, dobrze, świetnie! Władimir Zografski, 195,5 metra. Bardzo dobra próba reprezentanta Bułgarii. I oczywiście zasłużone prowadzenie. Kevin Bickner. Już się mogliśmy przekonać nieraz przez jego karierę, że on potrafi także odlecieć. Jednak tutaj, no błąd na progu. No i nie dzisiaj. Słabo Bickner, 163,5 metra, miejsce szóste. Etunu Sijainen, no gorszy jak na razie z Chin w tym sezonie. Jednak myślę, że jak na jego debiutancki sezon tutaj u nas, to Etunu Sijainen nie skacze wcale tak źle. Teraz ładnie położone narty i proszę bardzo, to jest skok w okolicach punktu konstrukcyjnego. Na miejscu drugim w tej chwili Finn. To już Dmitrij Wasiliew, reprezentant Rosji. No zobaczymy. Wasiliew, myślę, że miał jakieś nadzieje, no po tym świetnym, znaczy świetnym. No miał w Pucharze Świata w naszym sezonie miejsca na podium, chyba dwukrotnie tam stawał na podium, wygrał jeden konkurs. No a tutaj jak na razie nie najlepiej, chociaż ta stawka jest trochę gorsza. W tej chwili Wasiliew na pozycji drugiej, chociaż skok był naprawdę bardzo ładny. Antti Aalto, reprezentant Finlandii. No Aalto tutaj problemy zaraz za progiem i ten skok jest niestety bardzo krótki, 164,5 metra i to jest ostatnie w tej chwili miejsce dziewiąte. Mackenzie Beklaus, a więc zakończenie tej pierwszej dziesiątki skoczków, których możemy oglądać podczas dzisiejszego konkursu. Boyd Klaus, dosyć ładne wyjście z progu, spokojnie i on skacze ponad 190 metrów. To jest dobra próba Boyd Klausa i jest miejsce drugie, a więc trochę jednak zabrakło 1,5 metra krócej od Władimira Zografskiego. No i głównie to przez tą odległość jest w tej chwili za reprezentantem Bułgarii. Zagrawski jak na razie liderem po 10 skoczkach, a teraz Stefan Kraft. Zawodnik, który w tym sezonie jakoś przebudzić się nie może. No daleko w tej klasyfikacji generalnej. Austriacy naprawdę dużo tracą po tych jego słabych skokach, ale teraz Kraft, 194 metry. No w końcu trochę lepiej, jednak noty też gorsze jest za Zagrawskim Boyd Klausem. Aleks Insa, 12 zawodnik na naszej liście startowej dzisiejszego konkursu. Insam już w powietrzu, agresywnie teraz położony na narty, walczy o tą odległość, około punktu K i jest 505 Aleksa Insama, a więc także myślę próba dosyć dobra.
Pomysł Sergeja Tkaczenkę. Przyzwoicie sobie radzi Tkaczenko w tym sezonie. Na Puchar Świata. O wiele gorszy w porównaniu do tego, co tutaj prezentuje Tkaczenko, a teraz skok ponad 180 metrów. Jednak to pozwala tylko na pozycję ósmą. Federico Chacon. Reprezentant Włoch. Chyba Pelkon sobie poradzi. Jak na razie wyżej od Insama. Klasyfikacji generalnej. No ale też nisko nad ze skokiem, chociaż udaje mu się skoczyć ponad punkt konstrukcyjny. Jak na razie Włosi są na miejscu 10. Właśnie, jak na razie na miejscu 10 tych naszych klasyfikacji. Brakuje im do reprezentacji Rosji. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Jak na razie bardzo równo skaczą w tym sezonie. No teraz kolejny ze skoczków. Daniel André Tande, Norwegowie. Jak na razie ten sezon niezbyt udany dla tej reprezentacji. Ale może teraz Daniel André Tande odleci. Może tutaj pokażą, że jeszcze będą się liczyć w walce o zwycięstwo w Lidze Narodów. No, chociaż nisko nad ze skokiem Daniel André Tande. Fatalnie. Bardzo słaby skok. 13 miejsce dopiero. No nie ich sezon po prostu. Szkoda tego, że się nie liczą. Ale teraz Domen Preutz. Słoweńcy za to dość dobrze potrafią skakać i to już pokazali nieraz. Domen Preutz teraz ładnie walczy o tą odległość. Będzie dobra próba. Około 195 metrów. I jest na miejscu drugim Domen Preutz, a więc za Władimirem Zagrawskim przed Mackenzie'em Boyd Clausem. A tutaj już Ryohei Kobayashi, reprezentant Japonii. No i on z powietrzu, chociaż to wyjście z progu było lekko spóźnione. Zobaczymy, czy Kobayashi odleci. Tak, on to zrobi. No może to jest klucz do dalekiego latania. Lekko to wyjście z progu, tak jakby spóźnić. 204 metry Ryohei Kobayashiego. I to jest w tej chwili pozycja pierwsza. Genialny naprawdę skok tego skoczka. Zobaczmy jeszcze raz. Chyba, że to jest po prostu idealne wybicie w tym momencie. No nie wiem. Wydaje się, jakby było tak spóźnione, nie wybił się tak wysoko. A tu proszę bardzo. Tutaj Ryohei Kobayashi odlatuje nam w tej chwili po pierwsze miejsce. No i to jest spora przewaga nad Zagrawskim, nad Prełcem. A teraz Willem Rhodes, który nas potrafi już zaskoczyć i to nie raz w tym sezonie. Zobaczymy, jak będzie teraz. William Rhodes już w powietrzu. Agresywnie. Oj, przesadził z agresją William Rhodes. I dzisiaj, w tej chwili, miejsce 18, więc ostatni. Na razie w klasyfikacji. Yukiya Sato. No, Kobayashi skoczył genialnie. No, ale może Yukiya Sato skoczy równie dobrze. I może któryś z Japończyków w końcu w tej pierwszej dziesiątce indywidualnej klasyfikacji w końcu się znajdzie. Około 190 metrów. Yukiya Sato. W tej chwili miejsce ósme, a więc no to nie napawa optymizmem. Evgeny Klimov wyleciał nam z pierwszej dziesiątki klasyfikacji indywidualnej. No, ale na pewno chce do tej dziesiątki znowu wejść, bo teraz ładnie, dobrze, ponad 195 metrów i Evgeny Klimov na miejscu drugim, a więc bardzo dobry skok Evgenia Klimova. Oto klasyfikacja po 20 skoczkach tej serii pierwszej. Ryo Kobayashi prowadzi przed Klimovem i Zografskim. Została nam tylko czołowa dziesiątka, Mariusz Lindwik. Dziesiąte miejsce w klasyfikacji indywidualnej, 172 punkty jak na razie zgromadził. No ponad 100 punktów straty do lidera, do Simona Ammana. Ale do tego miejsca drugiego, do Kamila Stocha, ta strata jest już niewielka. A więc ma szansę Lindwik powalczyć, myślę o te podium nawet klasyfikacji indywidualnej. No drużynowo Tande skacze słabo, no ale dzisiaj Lindwik także nie pokazuje jakichś niesamowitych skoków. Jak na razie miejsce siódme reprezentanta Norwegii. Kilian Poyer! Przed nami Szwajcarzy są liderami Ligi Narodów i zobaczymy Kilian Poyer już w powietrzu, jak on sobie poradzi. Ładnie, spokojnie, dobrze pochylony narty. Brawo! Dobry skok Kiliana Poyera, 186,5 metra i on zajmuje w tym momencie miejsce czwarte, więc tam zabrakło troszkę do podium. On pokazuje, że on będzie się liczył dzisiaj do samego końca. Stefan Laje. Niemcy, oni także walczą, oni także dobrze skaczą. Laje w powietrzu, troszkę nierówne wyjście z progu, chociaż teraz ładnie, dość agresywnie. Dobra próba, czy będzie pierwsza piątka? Jednak nie, jednak ósme miejsce w tej chwili reprezentanta Niemiec. A tu już Peter Preutz. Zobaczymy, może Peter skacze lepiej niż Domen, chociaż ten skok Domena Preutza także nie był zły.
A teraz Peter Prevc już w powietrzu, dość ładnie pochylony na narty. Dobrze, będzie ponad 200 metrów. Brawo Peter Prevc, to jest 109... O, przepraszam, to nie jest 200 metrów. To jest 198. Ale to jest miejsce trzecie. To i tak bardzo dobry skok Petera Prevca. Mam tutaj trochę... Mój błąd, linie mi się pomieszały. A tu już Karl Geiger, reprezentant Niemiec. I Niemcy jak na razie trzecie miejsce drużynowo. Na Geiger jest na szóstym indywidualnie. Chociaż teraz ładne wyjście z progu, spokojnie, dobrze, to będzie ponad 190 metrów. Karla Geigera, miejsce dziesiąte. Jest szansa, żeby jeszcze w tej drugiej serii nadrobić kilka pozycji. Filip Aschenwald, reprezentant Austrii, jak na razie Austriacy są na miejscu szóstym. No głównie dlatego, że Stefan Kraft bardzo słabo skacze jak dotąd w tym sezonie, chociaż teraz wysoko Aschenwald w powietrzu, ponad 200 metrów, brawo! To jest bardzo dobra próba. No jednak nie jest nadal ponad 200 metrów. Ale mi się to myli. 198,5 Filipa Aschenwalda. Ale to jest miejsce drugie. 4,20 dostałaś Filip Aschenwald. A teraz Roman Kołdelka. To mi się zakodowało w mózgu, że te linie są jednak trochę inaczej rozstawione. No i nie mogę ich odróżnić. A Roman Kołdelka, on skacze u siebie na własnym obiekcie. Kołdelka jednak słabiutka. Ta seria pierwsza, ledwo ponad 190 metrów. Dopiero 13. A została nam jeszcze trójkę skoczków. Dawid Kubacki. Miejsce trzecie w klasyfikacji indywidualnej. No Polacy są drudzy drużynowo. Ale teraz leć nam jak najdalej, Dawid. Leć dzisiaj, mamy nadzieję, po miejscu na podium. Już w powietrzu Dawid Kubacki walczy. To będzie dobry skok. Ponad 195 metrów. Będzie w czołowej dziesiątce. W tej chwili na miejscu czwartym. Bardzo dobra próba reprezentanta Polski. Ale mamy jeszcze teraz Kamila Stocha. Dwóch skoczków pozostało nam do zakończenia tej serii pierwszej. I jak sobie poradzi Kamil? No leć nam jak najdalej, leć teraz także po to miejsce wysoko, może po miejsce na podium po serii pierwszej. Już w powietrzu, ładnie ułożony, pięknie, genialnie, Kamil Stoch! I to jest już na pewno ponad 200 metrów! Tylko czy on zostanie liderem? Czy Kobayashi nadal będzie na miejscu pierwszym? Poczekajmy jeszcze, obejrzyjmy ten skok w powtórce. Naprawdę piękna próba Kamila Stocha. Tylko na które miejsce ona pozwoli? Kamil Stoch. Genialnie naprawdę leciał. Pięknie, no widzimy jak tu rewelacyjnie ułożony w locie. Tylko czy ten piękny lot zakończony pięknym telemarkiem da mu w tej chwili miejsce pierwsze. Zobaczmy, Kamil Stoch jest teraz na miejscu pierwszym. A więc mamy Polaka na prowadzeniu. Będzie Polak w pierwszej trójce po serii pierwszej. W tej chwili o 1,9 punktu przed Ryoyu Kobayashim. Trzecie miejsce Filip Aschenwald, ale został nam jeszcze Simon Amman. No Pajer na miejscu 8 po serii pierwszej. No, chyba że Amman go wyprzedzi. A na którym miejscu będzie Simon Amman? Też już w powietrzu, też dobrze pochylony na narty. Tylko czy będzie? Nie, nie będzie tej odległości. Amman dzisiaj krótko, ledwo ponad 190 metrów. On dopiero 15. Jest szansa nadrobić do reprezentanta Szwajcarii po dzisiejszym konkursie. Kamil Stoch liderem po serii pierwszej, drugi Kobayashi, trzeci Aschenwald, potem Jewgeń Klimow i piąte miejsce Dawida Kubackiego. No mamy także niespodzianki, czyli Władimir Zagrawski na miejscu siódmym i Mackenzie Boyd-Klaws, który zamyka nam pierwszą dziesiątkę. Tu jest także reszta dzisiejszej klasyfikacji. No, rozczarowali nas dzisiaj trochę Amerykanie w tej serii pierwszej. Dwóch skoczków skoczyło fatalnie. Daniel Andre Tande, bardzo słaba próba. Zobaczymy jak będzie w serii finałowej. Czy ci zawodnicy odrobią trochę pozycji, czy jednak nie. Rozpocznijmy już tą drugą serię. A jako pierwszy w niej pojawi się William Rhodes. 161,5 metra tylko oddał w swojej pierwszej próbie. No a ten sezon miał naprawdę bardzo dobry, no bo przecież on jest tuż za czołową dziesiątką. Jednak dzisiaj zdobędzie najprawdopodobniej tylko jeden punkt. 127 metrów, spóźnione wyjście z progu. No, fatalnie. Antti Aalto. Reprezentant Finlandii. Wyprzedza swojego kolegę z kadry, jednak dzisiaj to się może zmienić. Już teraz Antti Aalto ładnie, dobrze, to będzie bardzo dobra próba, proszę bardzo. Około 190 metrów, Antti Aalto. I on jest w tym momencie oczywiście na prowadzeniu. I bez żadnych wątpliwości wyprzedził Rhodesa. A teraz Kevin Buechner. Pani z reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Buechner już w powietrzu. Też ładne wyjście z progu, chociaż też troszkę za agresywnie. Będzie w tej chwili Buechner na pozycji numer 2 za reprezentantem Finlandii. A tu już Daniel Andre Tande. No ależ popsuł tą serię pierwszą, ale może teraz uda mu się nadrobić kilka miejsc. Tande w powietrzu, no to wyjście z progu chyba troszkę zbyt wczesne.
w wykonaniu Norwega, chociaż on walczy ponad 190 metrów. To jest dobra próba. 195 jest w tej chwili na prowadzeniu. Witalij Kalinichenko ostatnio zajął miejsce ostatnie w konkursie. Może dzisiaj będzie trochę lepiej. No już wiemy, że wyprzedzi Williama Rhodesa. No i ten skok w okolicach punktu konstrukcyjnego także dobry. I proszę bardzo, Kalinichenko w tym momencie zajmuje lokatę numer 2. Quentin Leroyd, reprezentant Francji. On na miejscu 25 po serii pierwszej. Chociaż Leroyd teraz ładnie położony. Będzie dobra próba Leroyda i on będzie nowym liderem. To jest ponad 190-metrowy skok. I mamy Francuza na prowadzeniu. Seo Choi. I teraz jest przedostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej Koreańczyka. Przedostatnie także Korea jest w klasyfikacji drużynowej Ligi Narodów. Tylko Seo Choi reprezentuje Koreańczyków. A teraz skok jest świetny. 198 metrów. No i może przez chwilę to prowadzenie nam utrzymać. Sergei Tkaczenko. 182 metry. To musi skoczyć w serii pierwszej. No teraz widzimy, musi skoczyć ponad 200 metrów, żeby być nowym liderem. Jeszcze myślę, że miejsce drugie także mu będzie odpowiadać. Tkaczenko już w powietrzu. Około punktu K ląduje reprezentant Kazachstanu. I zajmuje w tym momencie miejsce trzecie. A to już Wiktor Polasek. Skacze przed własną publicznością. Polasek, no mógłby postarać się o nadrobienie kilku pozycji po tej serii pierwszej. Teraz jest ładnie, teraz jest dobrze, teraz jest świetnie. Bo to jest ponad 190 metrów Polaska, a nawet 197. W tej chwili jednak na miejscu drugim, a więc nie udało mu się wyprzedzić Koreańczyka. A tutaj już mamy Etu Nousiainena, reprezentant Finlandii na miejscu 21 po serii pierwszej. A teraz Nousiainen, oj, troszkę przesadził z agresją. Jest miejsce siódme przed swoim kolegą z kadry, ale i Finowie, i Amerykanie dzisiaj skakali po prostu fatalnie. Alex Insam, 20 miejsce po serii pierwszej Insama. No właśnie, jak wiemy, za to skaczą bardzo równo siebie. Zawsze tych dwóch skoczków ma podobne rezultaty. Teraz jednak błąd w powietrzu Alexa Insama i notuje odległość trochę gorszą niż ta z serii pierwszej. A tu już Yuki Asato, Japończyk, który no troszkę nas rozczarował w tym swoim pierwszym skoku. 189 metrów tylko, teraz spóźnia wyjście z progu. No i spóźnia je dość mocno. A nie udaje mu się odlecieć nawet do punktu K. Jest na miejscu czwartym. Choi, Polaszek, Insam. Taka jest w tej chwili pierwsza trójka. No tutaj Federico Checon. Aż mi się podoba kolor jego stroju. Ten zielony bardzo dobrze wygląda z tymi jego nartami. A teraz będzie dobra próba! Proszę bardzo! Federico Checon! 189,5 metra! Świetna naprawdę próba reprezentanta Włoch. Ładne wyjście z progu. No i potem leciał bardzo ładnie, bardzo spokojnie. I oczywiście poprowadzenie w tej chwili. Widać, jak się świetnie tutaj ułożył. Schodził do lądowania. Bardzo ładny telemark. Jeszcze jestem ciekawy jego not. O, 19, 19,5, 1,18,5. Oczywiście na prowadzeniu Federico Checon. I to jest ponad 10 punktów przed Seo Choiem. A tu już Dmitrij Vasiljev. Jak na razie ten jego sezon no nie sprawił nam żadnych większych niespodzianek pozytywnych. Bo to miejsce w trzeciej dziesiątce Dmitrija Vasiljeva na pewno go nie raduje. Teraz około punktu K na miejscu czwartym ląduje reprezentant Rosji. Roman Kołdelka. No, czwarty zawodnik indywidualnie, jak dotąd, teraz miejsce dopiero 16 po serii pierwszej. Kołdelka nie popisał się podczas swojej pierwszej próby, ale teraz już widać, że będzie lepiej, bo to jest ponad 200 metrów Romana Kołdelki. 201 dokładnie i w tym momencie reprezentant Czech jest na miejscu pierwszym. Tutaj jeszcze przypomnienie tych klasyfikacji indywidualnych, gdzie Roman Kołdelka był przecież tylko 10 punktów za trzecim Dawidem Kubackim. A mamy już Simona Ammana, a więc lidera drużynowej klasyfikacji. Szwajcarzy także prowadzą, no tak jest, i drużynowo, i Amman indywidualnie. No ale teraz na którym miejscu będzie Amman po tej swojej próbie? Czy wyprzedzi Kołdelkę? Jest dobrze, jest bardzo dobrze. 3 razy dobrze i myślę, że Amman będzie po tym skoku na miejscu pierwszym. Tak jest, 200,5 metra pozwala mu w tej chwili objąć prowadzenie. Bardzo dobra próba reprezentanta Szwajcarii. Zobaczmy jeszcze raz, jak sobie radził
Simon Amman, no wiemy, że to jest jeden z zawodników, którzy biją się w walce o to zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i on miał dość sporą przewagę nad Stochem, nad Kubackim, nad Kołdelką, no i nad resztą skoczków. A teraz Mariusz Lindwik. On jest na miejscu 10. Zobaczymy, czy po tym konkursie uda mu się utrzymać miejsce w pierwsze 10, no bo tam Klimov był wysoko, a Klimov jest w klasyfikacji generalnej 11. A teraz Lindwik dość nisko, chociaż to jest próba dobra. Da mu miejsce 4, 184,5 metra. Nie pozwalają znaleźć się nawet w pierwszej trójce. Amman, Kołdelka, Czekon. Tak wygląda ta czołowa trójka. A teraz Karl Geiger, reprezentant Niemiec. 13 miejsce po pierwszej serii. Nie jest wcale takie złe, chociaż teraz Geiger. Wydaje mi się, że po tym wyjściu z progu nie jest jakoś świetnie. 181,5 metra. To jest w tej chwili pozycja numer 5. Stefan Laje, reprezentant Niemiec. On zajmuje jak na razie miejsce 12. Skoczył podobnie do Geigera w serii pierwszej. Teraz pewno ma nadzieję, że skoczy lepiej od swojego kolegi z kadry. Chociaż ta próba 193,5 metra nie jest jakaś świetna. W tym momencie Laje na miejscu 5. A teraz Stefan Kraft, jak na razie w klasyfikacji generalnej bardzo nisko. Kraft osłabia tą kadrę austriacką, chociaż dzisiaj dość przyzwoite miejsce 11 po serii pierwszej. Nie wiem, co się dzieje ze Stefanem Kraftem w tym sezonie. On po prostu skacze fatalnie, nie może się całkiem odnaleźć w tej Lidze Narodów. Nie wiem, może po tym półmetku rywalizacji Kraft w końcu odnajdzie formę, ale to wygląda po prostu fatalnie, no. Trzecie od końca miejsce Stefana Krafta jak na razie. A wiemy, że Filip Aschenwald naprawdę stara się, żeby Austriacy byli wysoko. No są na miejscu 6, ale Aschenwald jest w czołówce tej klasyfikacji indywidualnej. A teraz Mackenzie Boyd-Klaus, on już w powietrzu, dość nisko nad ze skokiem. Około 180 metra ląduje Boyd-Klaus, no Kanada jest 14 w tej chwili. No ale Boyd-Klaus też jest tylko jedynym przedstawicielem tego narodu. Domen Preuss tymczasem. No Domen także w generalce, poza tą pierwszą dziesiątką. Miejsce 15 udaje mu się zajmować po 5 konkursach, a teraz walczy o tą odległość, będzie ponad 190 metrów. Około 195, miejsce trzecie w tej chwili Domena Preussa, więc za Ammanem, za Kołdelką, a zostanie nam tylko 8 skoczków. Kilian Payer, Szwajcaria, miejsce 8 Kiliana Payera. I ostatnio chyba dzieje mu się to samo, co robi Stefan Kraft, spóźnione całkiem wyjście z progu. No kolejny konkurs Payer psuje, 22 dopiero. Ja myślę, że on dzisiaj wypadnie z tej pierwszej dziesiątki. No szkoda, bo Payer tym sposobem także osłabia Szwajcarów. No jak na razie, zaraz wyjdzie na to, że Polacy będą najrówniej skaczącym narodem. A teraz Władimir Zografski! On jest na miejscu 7 po serii pierwszej. No jak mówiłem, że on nas jakoś nie mrawo w tym sezonie, no to w pierwszej serii bardzo dobrze. No ale teraz 188 metrów. To jest dopiero 8 pozycja. Peter Preutz, 6 miejsce Słoweńca. Słoweńcy, jak wiemy, latać potrafią. Preutz już w powietrzu, ładne wyjście z progu. I teraz spokojnie, dobrze położone narty. To będzie dobra próba ponad 195 metrów. Tylko czy Peter Preutz będzie w tym momencie liderem? Czy uda mu się wyprzedzić Simona Ammana? Tak jest! Peter Preutz na prowadzeniu. Świetnie, naprawdę Peter. Domen Preutz także może dzisiaj znaleźć się w pierwszej dziesiątce. A więc to jest bardzo dobry konkurs Słoweńców. A teraz Dawid Kubacki. 5 po serii pierwszej. I leć nam teraz Dawid jak najdalej. On jest przecież trzeci indywidualnie. A więc to podium będzie na pewno chciał utrzymać, a Polacy myślę, że drużynowo będą chcieli nadrobić do Szwajcarii, chociaż Dawid niespokojnie, no i krótko, teraz ledwo ponad 185 metrów. Troszkę rozczarowuje nas Dawid w tej serii finałowej. To jest dopiero miejsce 8, więc raczej wyleci nam z tej pierwszej dziesiątki. Rozdziela w tym momencie Niemców Dawid Kubacki. No, niestety nie udaje mu się oddać dwóch równych skoków. A teraz Jewgeni Klimov! On może odzyskać miejsce w czołowej dziesiątce. Myślę, że jak skoczy dobrze te ponad 190 metrów, to tak się stanie. Klimov już w powietrzu. Klimov przecież leci ładnie. Klimov leci pięknie. Klimov będzie walczył dzisiaj o podium, bo on jest w tym momencie na miejscu pierwszym. 200 metrów Jewgenia Klimova. I to jest wielka niespodzianka, bo reprezentant Rosji jest bardzo blisko tego podium w dzisiejszym konkursie. Przecież to było ładne wyjście z progu. Przecież on potem leciał spokojnie. On leciał dobrze i on nam poleciał po to prowadzenie. Myślę, że tutaj mógł troszkę jeszcze odlecieć te 2-3 metry może Jewgeni Klimov, chociaż to są dwa genialne skoki. No to jest już prawie 10 punktów przed Peterem Preutzem, a zostaną nam tylko trójka. Filip Aschenwald, trzeci po serii pierwszej. Austriacy
No wiemy, co się dzieje z Kraftem w tym sezonie, ale Ashenvald tutaj może dzisiaj zrobić dużo! On już w powietrzu, no i trochę niespokojnie. Około 195 metrów Ashenvald. Prowadzenie nie będzie, ale to jest miejsce drugie. Myślę w tej chwili Filipa Ashenvalda. Tak jest! Ashenvald w tym momencie na miejscu drugim. Jeszcze z nadziejami dzisiaj na podium. Jevgeni Klimov, wiemy, że już na tym podium się znajdzie. Zostało nam jeszcze dwójka skoczków. Ryoyu Kobayashi. Klasyfikacji generalnej, no nie ma go w tej czołowej dziesiątce, ale dzisiaj może to miejsce tam znaleźć. Musi tylko skoczyć dobrze w tej serii finałowej. 204 metry aż podczas swojej pierwszej próby, a teraz krótko! A więc Kobayashi psuje ten skok. Tylko 184,5 metra i to jest miejsce dopiero dziesiąte. A więc znajduje się w tej chwili przed Dawidem Kubackim. Ależ Kobayashi zepsuł tą swoją próbę w serii finałowej. No w pierwszej oddał najdłuższy skok jak na razie tego konkursu. A teraz fatalnie, to wyjście z progu było zbyt wczesne. Nie wytrzymał tak jakby presji Kobayashi. A zostaje nam tylko Kamil Stoch na górze. I leć nam teraz Kamil po miejsce dzisiaj na podium. Ponad metr na sekundę pod narty w tej chwili wieje Kamilowi. 203,5 metra w serii pierwszej. Leć nam Kamil jak najdalej, dobra wyjście z progu, ładnie, spokojnie teraz w powietrzu, zaraz za progiem. I to będzie dobry skok, tylko czy on pozwoli dzisiaj wygrać około 195 metrów? No on tego konkursu może nie wygrać, ale na podium będzie na pewno. Jeszcze zobaczmy ten skok w powtórce, jeszcze poczekajmy, na którym miejscu znajdzie się Kamil Stoch w dzisiejszym konkursie w Harachowie. Zobaczmy jeszcze raz to wyjście z progu Kamila Stocha. No było bardzo ładne, potem wiemy, że bardzo dobrze leciał, bardzo spokojnie w powietrzu Kamil. Tylko na które miejsce to pozwoli? Na którym miejscu znajdzie się dzisiaj reprezentant Polski? Jeszcze chwilę poczekajmy, no około tych 195 metrów. No nie udało mu się odlecieć dalej, ale Kamil Stoch w tym momencie jest na miejscu pierwszym! A więc jednak udaje mu się dzisiaj ten konkurs wygrać o 0,7 punktu przed Jevgenijem Klimowem. A więc ten skok z pierwszej serii wystarczy utrzymać tą przewagę. I Kamil wygrywa! Kamil chyba dzisiaj Ammana nie dogoni, ale naprawdę tych dwóch skoczków będzie bardzo blisko siebie. Trzeci dzisiaj Filip Ashenvald, czwarty Peter Preutz, piąty Amman, szósty Kołderka, siódmy Domen Preutz, ósme miejsce Federico Czekona, jest niespodzianka reprezentanta Włoch, dziewiąty Liniwik, dziesiąty Stefan Laje, Dawid Kubacki dzisiaj dwunasty. Ach, szkoda Pajera, Krafta, tandem, Sato. Ci zawodnicy są najbardziej nas dzisiaj rozczarowali, ale zobaczmy sobie na klasyfikację indywidualną po konkursach sześciu. Amman liderem, Stoch jest blisko niego, trzeci Ashenvald, potem Kołderka, Preutz, Kubacki spadną na miejsce szóste, siódmy Klimov, ósmy Geiger, dziewiąty Laje i dziesiąty w tej chwili Marius Lindvik. Klasyfikację drużynową oczywiście będziecie mieli w kolejnym odcinku na początku, albo być może pojawi się trochę szybciej tam na stronie, w opisie. A więc to by było, myślę, na tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.